komisji miała miejsce sytuacja, w której posłowie PO Nowoczesnej optowali za tym, żeby przesunąć pracę nad projektem ustawy do stycznia. Dla mnie jest to skandal i bardzo poważne pytanie, w co państwo grają? Do stycznia państwo, tak mocno państwo przez ostatnie dni krzyczeli przeciwko tej ustawie. Tutaj ten projekt został odrzucony, praktycznie było wiadomo już przed głosowaniem, że będzie odrzucony, ponieważ ugrupowania były przeciwko niemu i nagle stała się rzecz niesamowita. Partie, które tak mocno krzyczały przeciwko temu projektowi, nagle robiły wszystko, żeby przedłużyć tą sytuację do stycznia. Jest to skandal niewyobrażalny w stosunku do ludzi, którzy im ufali przez te ostatnie dni. Zastanawiam się, w co pogrywają te partie. Rozumiem, że nie mają pomysłu na to, na projekty ustaw i to, jak rządzić krajem, a przede wszystkim w którą stronę kierować ten kraj, no to się łapią wszystkich sytuacji takich tego typu paliwa, takiego dolewają sobie paliwa, które może dać im bardzo dużo, na którym mogą bardzo dużo ugrać i w tym wypadku do stycznia.